Bydgoszczy, gdzie jutrzenka Polonia podejmuje Kunter Sztyna Roleskiego Grudziądz. Mecz niezwykle ważny, zwłaszcza dla ekipy z Grudziądza. Kunter Sztyn Roleski broni się przed spadkiem do niższej klasy rozgrywek. No i żeby marzyć o tym, żeby się w tej ekstraklasie utrzymać, Grudziądzanie powinni wygrać na przykład w Bydgoszczy. Oczywiście będzie im niełatwo, bo Bydgoszczanie to bardzo silny zespół, jeden z pewniaków do czwórki, która w play-offach rozstrzygnie o tym, komu przypadnie tytuł drużynowego mistrza Polski. No ale to jest sport, wszystko jest możliwe. Grudziądzanie przyjechali do Bydgoszczy w najsilniejszym składzie, choć wcześniej awizowali przyjazd w składzie krajowym, to naturalnie znalazło odbicie na trybunach, a przed nami pierwszy wyścig. Paweł Staszek, Niklas Klingberg, Tomasz Golop, piszmy, kto najszybszy. Najszybszy Tomasz Golop, ale Klingberg atakuje bydgoszczanina przy krawężniku i w tej chwili Klingberg. Aj nie, jednak Tomasz Golop. Ale bardzo dobrze wystartował Niklas Klingberg. Na trzeciej pozycji Paweł Staszek, na czwartej Tomasz Poprawski, a na prowadzeniu z kilkunastu już metrową przewagą Tomasz Golop. Tak więc pierwszy wyścig jak na razie układa się na remis. Prowadzi Tomasz Golop, na drugiej pozycji w białym kasku Niklas Klingberg, na trzeciej w żółtym Paweł Staszek i na czwartej pozycji w kasku niebieskim Tomasz Poprawski. Błąd i chyba straci jeszcze trochę dystansu do jadącego na trzeciej pozycji Pawła Staszka. Za chwilę rozpoczną ostatnie okrążenie. Tomasz Golop z bezpieczną, kilkunastą, może kilkudziesięcio nawet metrową już przewagą. Potem na drugiej, trzeciej pozycji Grudziądzanie i z kilkunastometrową stratą na czwartym miejscu Tomasz Poprawski. Ja mówiłem, że Grudziądzanie awizowali przyjazd do Bydgoszczy w krajowym składzie. To naturalnie znalazło odbicie na trybunach bardzo mało ludzi, mimo że wspaniała pogoda. I mecz zapowiada się niezwykle interesująco. Pierwszy bieg remisowy 3-3. Tomasz Golop pierwszy, Klingberg drugi, Staszek trzeci, Poprawski czwarty i po pierwszym biegu remis w meczu 3-3. Przed nami drugi wyścig spotkania, w którym zmierzą się od krawężnika z pierwszego pola startowego w kasku czerwonym pojedzie Piotr Protasiewicz. Z pola drugiego w kasku żółtym wystartuje Jacek Rępała. Z pola trzeciego w kasku niebieskim zobaczymy Shona Parkera i z pola czwartego w kasku białym wystartuje Stefan Dan. Gotowi do startu? No i popatrzmy. Doskonale Piotr Protasiewicz. Kapitalny start bydgoszczanina. Bardzo dobrze również Shon Parker i w tej chwili bydgoszczanie prowadzą podwójnie. Na trzeciej pozycji Jacek Rępała, dopiero czwarty Stefan Dan. Dan znakomicie spisuje się w rozgrywkach cyklu Grand Prix, no ale tu na bydgoskim torze w pierwszym przynajmniej wyścigu nie zachwyca. Kapitalnie Piotr Protasiewicz już naprawdę miał przewagę nad jadącym na drugiej pozycji kolegą klubowym Shonem Parkerem. Dopiero trzeci Jacek Rępała, czwarty Stefan Dan. No i szkoda, bo spodziewałem się, że będziemy oglądali w tym biegu trochę walki, bo i Jacek Rępała i Stefan Dana to przecież starzy żużlowi wyjadacze, oni znakomicie radzą sobie na wszystkich torach, tak więc ten bydgoski tor nie powinien być dla nich zaskoczeniem. No i już kilkudziesięciometrowa przewaga bydgoskiej pary nad jadącym na trzeciej pozycji Rępałą i nad czwartym starcy Stefanem Dana. Protasiewicz pierwszy, Parker drugi, trzeci Rępała, czwarty, no i 5-1 podwójne zwycięstwo bydgoszczan i 8-4 jutrzenka Polonia. W wyścigu trzecim zobaczymy od krawężnika z pierwszego pola startowego w kasku żółtym Roberta Dado-Sullivan, z pola trzeciego w kasku białym wystartuje Grzegorz Knap i z pola czwartego w kasku niebieskim. Bydgoszczanie prowadzą 8-4, dość zaskakujące rozstrzygnięcie w tym drugim wyścigu. No trudno było się spodziewać, że Stefan Danok, przypomnę, znakomicie spisujący się w cyklu Grand Prix, przyjedzie dopiero czwarty, a teraz popatrzmy, kto najszybszy. Ryan Sullivan, bardzo dobrze również Michał Robacki, ale ruchnąć na zewnętrzną. A jednak nie zdążył Dados i Robacki na drugiej pozycji. Prowadzi Ryan Sullivan, drugi Michał Robacki, Robert Dados i czwarty Grzegorz Knap. Nie liczy się w walce o punkty w tym biegu. Doskonały start Michała Robackiego, no zaskoczył na pewno Roberta Dadosa, który wystartował nieźle, ale nie zdążył zamknąć w bandzie młodzieżowca jutrzenki Bydgoszcz. No i teraz już kilkanaście metrów przewagi bydgoskiej pary nad jadącym na trzeciej pozycji Robertem Dadosem. No i chyba nie tak wyobrażał sobie swój debiut w tym meczu na bydgoskim torze Robert Dados. Do niedawna jeszcze juniorów. Nic już chyba nie zmieni się w tym wyścigu, no chyba żeby odpukać jakiś defekt, ostatni łuk i bydgoszczanie odnoszą drugie w meczu podwójne zwycięstwo
Sullivan pierwszy, czwarty. 5-1 dla Bydgoszczan i 13-5 po trzech biegach prowadzi Jutrzenka. W wyścigu czwartym wystartują. Od krawężnika z pierwszego pola startowego w żółtym kasku pojedzie Paweł Staszek. Z pola drugiego w kasku czerwonym Piotr Protasiewicz. Z pola trzeciego w kasku białym Niklas Klingberg. Niklas Klingberg, czy jak do tej pory zawodnik grudziąckiego GKM-u, w swoim pierwszym starcie przyjechał na drugiej pozycji. Jego koledzy do tej pory wypadali znacznie słabiej, przyjeżdżali na trzecich i czwartych miejscach. Tak więc pojedynek Klingberga na przykład z Piotrem Protasiewiczem zapowiada się interesująco. No popatrzmy. Doskonale Piotr Protasiewicz, ale nieźle również dwaj grudziądzanie. Na drugiej i trzeciej pozycji w tej chwili zawodnicy tego klubu. Czwarty Sean Parker, ale atakuje teraz Pawła Staszka jadącego na trzecim miejscu. Zaatakował przy krawężniku. Staszek zamknął jednak Parkera przy krawężniku. No i jedzie cały czas na trzeciej pozycji. Prowadzi z dużą przewagą Piotr Protasiewicz, drugi Niklas Klingberg, trzeci Paweł Staszek i czwarty Sean Parker. Tak więc jak na razie zapowiada się, że bieg zakończy się drugim w tym spotkaniu remisem, ale Parker nie rezygnuje, chociaż jego strata do jadącego na trzecim miejscu Staszka jest już spora. Bezpieczna jest natomiast przewaga Piotra Protasiewicza nad jadącym na drugiej pozycji Niklasem Klingbergiem. No i chyba już nie zdoła zaatakować jadącego na trzecim miejscu Staszka. Sean Parker teraz pojechał bardzo szeroko, stracił trochę dystansu i ponownie bardzo szeroko atakuje Parker. No i może ten atak zakończy się powodzeniem. Jednak nie, jednak Staszek trzeci, Protasiewicz pierwszy, Klingberg drugi, czwarty Sean Parker, 3-3, remis, drugi remis w tym spotkaniu i 16-8 po czterech biegach dla Jutrzenki Polonii Bydgoszcz. Na starcie wyścigu piątego, tego bardzo ważnego, zwłaszcza dla grudziądza spotkania, stanęli od krawężnika z pierwszego pola startowego w czerwonym kasku Ryan Sullivan, z pola drugiego w kasku białym pojedzie Stefan Dane. Z pola trzeciego w kasku niebieskim Michał Robacki, z czwartego w kasku żółtym Jacek Rępała. No ciekawe, jak zaprezentuje się w tym biegu Stefan Dane. Pierwszy bieg w wykonaniu tego zawodnika wypadł wręcz kompromitująco, przyjechał czwarty, no ale teraz może się zrehabilituje. Bardzo długo trzymał na starcie Stanisław Pieńkowski, no i znowu Dano został na starcie. I doskonale znowu para bydgoszczan. Prowadzi Sullivan, na drugiej pozycji Robacki, trzeci Jacek Rępała, no i zapowiada się kolejne podwójne zwycięstwo bydgoszczan. Doskonale jeździ dzisiaj Michał Robacki, bardzo szybki na starcie, a potem już na dystansie tu na torze trudno zaatakować. No i już spora przewaga bydgoskiej pary nad jadącym na trzeciej pozycji Jackiem Rępałą. No i znowu kompromitująco Stefan Dano. No to na pewno nie takiego występu tego zawodnika spodziewali się grudziący działacze, sprowadzając go na mecz do Bydgoszczy. Nie sprowadzili Wilhelmila, który słabiej prezentuje się w cyklu Grand Prix. Zdecydowali się na Stefana Dano, który walczy jedynie o jeden punkt z kolegą klubowym Jackiem Rępałą. W prowadzeniu dużą przewagą. Ostatni łuk, Ryan pierwszy, Michał Robacki drugi, trzeci Jacek Rępała, dopiero teraz mija linię Polonii Bydgoszcz i wzrasta przewaga bydgoszczan, już 21-9 prowadzą Bydgoszcz. A w wyścigu tym zobaczymy. Nowego w kasku niebieskim zwykła zastąpił Tomasza Poprawskiego, z pola drugiego w kasku żółtym wystartuje Robert Dados, z pola trzeciego w kasku czerwonym Tomasz Golop i z czwartego w kasku białym Grzegorz Knap. Grudziądzanie nie skorzystali do tej pory z możliwości prowadzenia rezerwy taktycznej, bo tylko taką rezerwę mogą wprowadzić. Otóż sędzia dzisiejszego spotkania, pan Stanisław Pieńkowski, znany z kontrowersyjnych decyzji, tym razem dopatrzył się nieprawidłowości w karcie zdrowia zawodnika GKM-u Krysiewicza. Nie dopuścił go do startu w tym spotkaniu i stąd sześcioosobowy skład zespołu z Grudziądza. A tu już na prowadzeniu Tomasz Golop, rakietowy start i kilkanaście metrów przewagi już po pierwszym łuku, a teraz błąd Grzegorza Knapa, który wykorzystał Krzysztof Słaboń i w tej chwili Słaboń jedzie trzeci. Knap jest czwarty, a na drugiej pozycji Robert Dados. Krzysztof Słaboń startował wczoraj w finale indywidualnych mistrzostw świata juniorów. Nie wypadł jednak najlepiej, nie zdobył punktu, zajął ostatnie 16 miejsce. No ale cóż, to był debiut tego zawodnika w tak wielkiej imprezie. Pierwsze koty za płoty, miejmy nadzieję, że w kolejnych latach
Oczywiście jeśli awansuje do finału, Krzysztofowi Słaboniowi będzie się wiodło lepiej, a warto podkreślić jeszcze jedną rzecz. Krzysztof Słaboń w tym finale reprezentował barwy Kanady, na bowiem podwójne obywatelstwa. A tu już ostatni łuk, Tomasz Golob pierwszy, drugi Robert Dados, trzeci Krzysztof Słaboń, czwarty Grzegorz Knap. Tak więc 4-2 wygrywają bydgoszczanie w szóstym biegu i powiększają swoją przewagę 25-11 po 6 biegach. Przed nami wyścig ósmy, a w nim jedna zmiana w ramach rezerwy taktycznej. W drużynie grudziąckiej za Stefana Danu pojedzie Paweł Staszek. No to rzadka zmiana w krajowych rozgrywkach ligowych, żeby krajowy jeździec zastępował obcokrajowca. Z reguły odbywa się odwrotnie, no ale Stefan Dano, jak mówiłem już kilkakrotnie, prezentuje się dzisiaj w Bydgoszczy. W biegu tym zobaczymy. Od krawężnika z pierwszego pola startowego w kasku żółtym pojedzie Jacek Lempała, z pola drugiego w kasku czerwonym Tomasz Golob, z trzeciego wspomniany już Paweł Staszek i z czwartego w kasku niebieskim Tomasz Poprawcy. Wystartowali, kto najszybszy? Tomasz Golob, to łatwo się było spodziewać, ale doskonale Paweł Staszek. Kapitalnie pojechał Paweł Staszek. Tomasz Golob dopiero drugi, trzeci Jacek Rępała, czwarty Tomasz Poprawski. A Paweł Staszek kapitalnie rozegrał start. Przegrał ten start z Tomaszem Golobem, ale pojechał ciaśniej, wypchnął Bydgoszczanie na no i w tej chwili prowadzi. Ale Tomasz Golob atakuje teraz przy krawężniku i chyba będzie szybszy na wyjściu z łuku. Jednak nie, jednak odbiera ten atak Paweł Staszek, ale Tomasz Golob bardzo, bardzo blisko Grudziądzanina. Jeszcze raz Tomasz Golob przy krawężniku, ale Paweł Staszek szybciej, bo po zewnętrznej. Kapitalna walka o prowadzenie w tym biegu. Paweł Staszek pierwszy, Tomasz Golob drugi. No nareszcie trochę emocji, nareszcie trochę walki na bydgoskim torze. Paweł Staszek doskonale cały czas prowadzi. Drugi Tomasz Golob i kilkadziesiąt metrów tej pary, przewagi tej pary nad pozostałą dwójką. Trzeci jedzie Jacek Rępała, czwarty Tomasz Poprawski. I w tej chwili Staszek przyjeżdża na prowadzeniu. Wielkie brawa dla tego zawodnika. Drugi Tomasz Golob, trzeci Jacek Rępała, czwarty Tomasz Poprawski. Pierwsze zwycięstwo biegowe Grudziądzan, 4-2. Przed nami wyścig dziewiąty, w którym wystartują. Od krawężnika z pierwszego pola startowego w kasku niebieskim pojedzie Sean Parker. Z pola drugiego w kasku białym wystartuje Grzegorz Knap. Z pola trzeciego w kasku czerwonym pojedzie Piotr Protasiewicz. I z pola czwartego w kasku żółtym Robert Dadas. 32-16 prowadzą bydgoszczanie po 8 biegach. No i ta przewaga jest na tyle duża, że chyba grudziądzanie nie będą w stanie pokusić się o sprawienie tu w Bydgoszczy niespodzianki. Teraz defekt motocykla Shona Parkera. Bardzo dobrze Parker wystartował, ale na 30 metrze jego motocykl odmówił posłuszeństwa, zjeżdża na trawę. I już tylko trzech zawodników bierze udział w tym wyścigu. Prowadzi Piotr Protasiewicz na drugiej pozycji, ale ze sporą stratą jedzie Robert Dados, trzeci Grzegorz Knap. No i chyba po raz kolejny będziemy oglądali taką sobie jazdę gęsiego, bez walki, bez emocji. Jak na razie tylko jeden wyścig przysporzył tutaj troszeczkę emocji nielicznie zgromadzonym na stadionie kibicom. Tak jak mówiłem, Grudziądzanie awizowali przyjazd do Bydgoszczy w krajowym składzie. No i wyobraźcie sobie Państwo, co by to było, gdyby ten skład był krajowy, gdyby odebrać jeszcze Grudziądzanom tych kilka punktów, które zdobył Niklas Klingberg, no bo trudno tu mówić o punktach Stefana Dano, skoro w dwóch startach takowych nie zdobył. Ostatni łuk. Piotr Protasiewicz pierwszy, Robert Dado drugi, Grzegorz Knap trzeci, remis 3-3. I po 9 biegach 35 do 19 prowadzi Jutrzenka Polonia Bydgoszcz. W wyścigu 10 dwie zmiany. W drużynie gospodarzy w miejsce Tomasza Poprawskiego wystartuje Krzysztof Tłabę w kasku niebieskim. Z drugiego pola startowego jest to zmiana w ramach rezerwy zwykłej. Natomiast w zespole gości za fatalnie spisującego się w tym spotkaniu Stefana Dano jako rezerwa taktyczna pojedzie Robert Dados. Dados w kasku białym pojedzie z pierwszego pola startowego, a ich partnerami będą z trzeciego pola startowego w kasku żółtym Paweł Staszek i z pola czwartego w kasku czerwonym Ryan Sullivan. Paweł Staszek to jak do tej pory jedyny zawodnik drużyny gości, który wygrał bieg. Jeden bieg wygrali Grudziądzanie i uczynił to właśnie Paweł Staszek, pokonując zresztą Tomasza Goloba. Może i tym razem Paweł Staszek pokaże, na co naprawdę go stać. No popatrzmy. Rywali ma nie lada. Kapitalnie Paweł Staszek, doskonale Robert Dados.
No i w tej chwili podwójne prowadzenie pary z Grudziądza. Ryan Sullivan fatalnie jest czwarty. Trzeci Krzysztof Słaboń, a na prowadzeniu Paweł Staszek. Na drugiej pozycji Robert Dados. Trzeci Krzysztof Słaboń, czwarty Ryan Sullivan. Sullivan spoglądał tam na silnik swojego motocykla, ale to czasami takie po prostu próby usprawiedliwienia słabszej postawy. No i okazuje się, że ta rezerwa taktyczna w grudziąckim zespole jak na razie przynosi efekty. Prowadzi Paweł Staszek, drugi jest Robert Dados, trzeci Krzysztof Słaboń, czwarty Ryan Sullivan. No i gdyby od początku goście tak jeździli, to ten wynik nie byłby aż tak dla nich niepomyślny. Przypomnę, 35 do 19, po 9 biegach prowadzi Jutrzenka Polonia Bydgoszcz, a teraz pierwsze podwójne zwycięstwo gości. Paweł Staszek pierwszy, Robert Dados drugi, Krzysztof Słoboń trzeci, Ryan Sullivan daleko, daleko z tyłu. 5 do 1 wygrywają Grudziądzanie i zmniejszają przewagę Bydgoszczan. Już tylko 36 do 24 prowadzi Jutrzenka po 10 biegach. I wyścig 11, w którym zobaczymy. Od krawężnika z pierwszego pola startowego w kasku białym pojedzie Grzegorz Knap. Z pola drugiego w kasku niebieskim Michał Robacki, z pola trzeciego w kasku żółtym Jacek Rępała i z czwartego w czerwonym Protasiewicz. Wystartowali kto najszybszy? Michał Robacki, kapitalnie. Został na starcie Piotr Protasiewicz. O, i teraz bardzo niebezpiecznie. Zaatakował bardzo ostro Protasiewicz jadącego w żółtym kasku Jacka Rępałę. To był bardzo ostry atak. Motocykle tych dwóch zawodników szczepiły się. Protasiewicz nie groźnie upadł, a Rępała ciągnął przez kilka metrów motocykl bydgoszczanina. No i ciekawe, jaka będzie decyzja sędziego. Moim zdaniem Piotr Protasiewicz powinien ten bieg obejrzeć, powtórkę tego biegu powinien obejrzeć z parkingu, ale poczekajmy. Miejmy nadzieję, że nic nie stało się Jackowi Rępale. Miejmy nadzieję, że wygląda na to, że wszystko w porządku. Poczekajmy na decyzję sędziego. I powtórka tego 11 wyścigu w czteroosobowym składzie. Decyzja sędziego co najmniej niezrozumiała. Wyraźnie było widać, że sprawcą przerwania tego biegu był Piotr Protasiewicz. No ale sędzia zdecydował, że nie można stwierdzić, kto spowodował przerwanie biegu. No i teraz już na prowadzeniu para bydgoska. Szkoda, że w taki sposób sędzia zinterpretował to zdarzenie, bo Grudziądzanie mieli szansę na zdobycie kolejnych punktów. No ale tak to już jest, że zbyt duża jest dowolność w traktowaniu tych zdarzeń na pierwszym łuku przez arbitrów. W tej sytuacji akurat moim zdaniem wyraźnie widać było, że to Piotr Protasiewicz uderzył w motocykl Jacka Rępały. Zresztą ten motocykl później Jacek Rępała ciągnął jeszcze przez kilkanaście metrów. Sędzia Stanisław Pienkowski z Gorzowa, który, jak już Państwu mówiłem, znany jest z takich właśnie zadziwiających, kontrowersyjnych decyzji. Tym razem również zdecydował o powtórzeniu tego biegu w czteroosobowym składzie. No i koniec tego wyścigu. Pierwszy Piotr Protasiewicz, drugi Michał Robacki, trzeci Jacek Rępała, czwarty Grzegorz Knap. Bydgoszczanie wygrywają 5 do 1, choć myślę, że no, ta decyzja sędziego nie była właściwa. 25 do 41 przegrywają Grudziądzanie po 11 biegach. Wyścig 12, ostatni przed biegami nominowanymi, a zobaczymy w nim. Od krawężnika z pierwszego pola startowego w kasku białym pojedzie Niklas Klingberg. Z pola drugiego w kasku niebieskim Sean Parker. Z pola trzeciego w kasku żółtym Robert Dados. Z pola czwartego w kasku czerwonym Tomasz Golo. 41 do 25 prowadzą bydgoszczanie po 11 biegach. No i chyba nic nie odbierze już bydgoszczanom zwycięstwa w tym meczu. Choć oczywiście teoretycznie jest to jeszcze możliwe. Znakomicie Grudziądzanie. Ale równie znakomicie Tomasz Golob. Został Golob na starcie. Wygrał ten start Sean Parker. Powiedziałem znakomicie Grudziądzanie, bo obaj i Klingberg i Dados byli szybsi na starcie od Tomasza Goloba, ale nawet się z pierwszego łuku. Młodszy z braci Golobów już na drugiej pozycji za plecami kolegi klubowego Seana Parkera. Trzeci jedzie Niklas Klingberg. Sporą stratę, nie liczy się w walce, ma już Robert Dados, a na prowadzeniu, jak powiedziałem, Sean Parker. No ale to kolejny bieg, w którym o wszystkim decyduje pierwszy łuk,
Później zawodnicy jadą już gęsiego do mety. Nie ma emocji, nie ma walki. I to jest niepokojące, bo obawiam się, że jeśli tak będą wyglądały mecze żużlowe, to coraz mniej kibiców gościć będzie na stadionach. Parker pierwszy, Tomasz Golob drugi, Klingberg trzeci, Dados czwarty, podwójne zwycięstwo Bydgoszczan 5-1. I w tym biegu bydgoszczanie zapewniają już sobie zwycięstwo w meczu po 12 biegach, prowadząc 46-26. Wyścig 13, pierwszy z biegów nominowanych, w którym zobaczymy. A od krawężnika z pierwszego pola startowego w kasku czerwonym pojedzie Krzysztof Słaby. Z pola drugiego w kasku żółtym zobaczymy Grzegorza Knapa. Z pola trzeciego w kasku niebieskim pojedzie Sean Parker i z czwartego w białym Stefan Dane. Zobaczmy, jak Dane pojedzie w tym biegu, bo do tej pory wypadał, jak mówiłem, kilka już razy kompromitująco, a teraz proszę. Stefan Dane na prowadzeniu. Drugi Sean Parker, trzeci Grzegorz Knap, a na starcie zdefektował motocykl Krzysztofa Słabonia. Stefan Dane już ze sporą przewagą nad Seanem Parkerem. No i gdyby tak prezentował się w całym spotkaniu Stefan Dane, to może ten wynik nie byłby aż tak dla Grudziądzan niekorzystny. Dane prowadzi niewiele przewagi nad Seanem Parkerem. Teraz Dane w błąd, trochę zbyt szeroko. Parker bardzo zbliżył się do obcokrajowca z Grudziądza, ale Dane utrzymał pierwszą pozycję. Ale znów chociaż trochę emocji na torze. Parker nie rezygnuje, Dane prowadzi. Grzegorz Knap zrezygnował z walki, ale chyba dojedzie po jeden punkt. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie dojedzie, zrezygnował. No zadziwiające. Zadziwiająca decyzja Grzegorza Knapa. No trochę to takie niesportowe, bo przecież mógł dopchać motocykl po ten jeden punkt, choć z drugiej strony nie zmieniłoby to wyniku spotkania. Dano pierwszy, Parker drugi. Dwaj zawodnicy nie kończą biegu, Słaboń defekt, Knap defekt. 3-2. Takim dość nietypowym wynikiem kończy się ten wyścig. 3-2 wygrywają Grudziądzanie i 29-48 po 13 biegach prowadzi odcinka Polonia. Przed nami wyścig 14, przedostatni wyścig meczu w trzyosobowym tylko składzie. Michał Robacki został wykluczony za dotknięcie taśmy, a na torze zostali. Na pierwszym polu startowym w żółtym kasku Jacek Rępała. Na torze trzecim w kasku białym Niklas Klingberg i na torze czwartym w kasku niebieskim Sean Parker. I kto najszybszy na starcie? Najszybszy na starcie Ryan Sullivan. Na drugiej pozycji Jacek Rępała, trzeci Niklas Klingberg. Przypomnę, Michał Robacki za dotknięcie taśmy został z tego biegu wykluczony. No i znów nic nie dzieje się na torze. Zawodnicy jadą gęsiego w sporych kilkunastometrowych odstępach. Prowadzi Ryan Sullivan, drugi jedzie Jacek Rępała, trzeci Niklas Klingberg. Szkoda, że Michał Robacki został z tego biegu wykluczony. Spisywał się dziś znakomicie w spotkaniu. W czterech startach zdobył 8 punktów plus 4 punkty bonusowe, czyli tak naprawdę zdobył komplet punktów, bowiem na metę przyjeżdżał tylko za klubowymi kolegami. Znakomity występ młodzieżowca z Bydgoszczy. No i miejmy nadzieję, że te postępy, umiejętności Michała Robackiego będą nadal takie jak do tej pory. Ostatni łuk. Ryan Sullivan z olbrzymią przewagą nad jadącym na drugiej pozycji Jackiem Rępałą i Niklasem Klingbergiem. Remis 3-3 i po 14 wyścigach 51-32 prowadzi jutrzenka Polonia Bydgoszcz. I ostatni, miejmy nadzieję, najciekawszy wyścig spotkania, bo jak już kilkakrotnie podkreślałem, mało było walki na torze, mało było interesujących pojedynków. No i może w tym ostatnim biegu, w którym spotykają się najlepsi zawodnicy obu drużyn, będzie trochę więcej emocji. Zobaczymy w tym biegu najlepszych zawodników obu zespołów. Od krawężnika z pierwszego pola startowego w kasku czerwonym pojedzie Tomasz Golob. Z pola tym pojedzie Paweł Staszek, z pola trzeciego w kasku niebieskim Piotr Protasiewicz i z pola czwartego w kasku białym Robert Dados. Gotowi do startu. Wystartowali kto najszybszy? Najszybszy Protasiewicz i Golob. Czy Golob? Jednak Protasiewicz. Ale teraz kapitalnie Tomasz Golob przy krawężniku. Można się było spodziewać pojedynku tych dwóch zawodników. Piotr Protasiewicz chce zakończyć spotkanie z kompletem 15 punktów. Tomasz Golob chciałby, przyjechał na drugich pozycjach,
raz przegrał z Pawłem Staszkiem, raz przyjechał za... To on jest liderem zespołu. Zresztą trudno w to wątpić, no ale tutaj proszę. Niemoż zjechał na trawę, a prowadzi Tomaszem Golobem i na trzeciej pozycji jadącym Pawłem Staszkiem. Ostatni łuk. Piotr Protasiewicz pierwszy, Tomasz Golob drugi, Paweł Staszek trzeci, Robert Dados nie kończy biegu. 5-1 wygrywają bydgoszczanie ten wyścig i wygrywają cały mecz 56-33. Szkoda, że tak słabo zaprezentowali się na bydgoskim torze. Grudziądzcy obcokrajowcy, myślę tu zwłaszcza o Stefanie Dano, który wygrał tylko jeden wyścig, pozostałych nie zdobył punktu. Szkoda, że tak słabo prezentowali się liderzy. Myślę tu o Robercie Dadosie, myślę tu o Jacku Rempale. Nieźle zaprezentował się w kilku swoich startach.